Siema byku, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager Witam wszystkich zgromadzonych tutaj asystentów i asystentki eee, Teraz jak mówię asystentów i asystentki, ja zaczynam od byku, to brzmi dziwnie ale wiem, że też trochę dziewczyn ogląda ten kanał, więc jakoś tutaj, e, kurczę, muszę z tego lepiej wybrnąć, nie? E, słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to mamy koniec sezonu, e, który oczywiście, jak to w tej karierze już przyzwyczailiśmy się, jest początkiem planowania kolejnego. I powiem szczerze, pojawiła się propozycja, na którą ja troszkę nie wpadłem, a ona podoba mi się bardzo, jeśli chodzi o golkipera potencjalnego na przyszły sezon, a mianowicie jest to Bułka. On co prawda jest w złej formie, no ale zobaczymy. Co będziemy w stanie tutaj z nim wymyślić? E, ciekaw jestem ogólnie, jeśli chodzi o polskich bramkarzy. E, czy jest jakiś, któremu kończyłaby się umowa, no bo z polskimi bramkarzami mamy ten plus, że mniej więcej wiemy ee, no, na jakim oni są poziomie, prawda, mniej więcej wiemy jak wygląda e, sytuacja Drągowskiego, jak wygląda sytuacja Grabary i chciałbym po prostu sprawdzić czy może któremuś z nich e, kończy się umowa, no i wolałbym jednak, żeby to był któryś z tych młodszych niż niż Giki czy, czy Fabiański, prawda e, no ale tutaj nie wygląda to ciekawie, ja jeszcze zastanawiam się nad Kacprem Tobiaszem. No bo to może być ciekawy zawodnik. Jeszcze jest... Lotka jest w Okej, okay. zobaczymy. Jemu się kończy kontrakt, więc może nam się go uda wziąć za jakieś w ogóle śmieszne pieniądze. Jest Radosław Majecki. To może być ciekawa opcja. No i zejdźmy sobie jeszcze niżej. Zobaczmy sobie Misztę. No i tego Tobiasza bardzo bym chciał zobaczyć. Skorupskiemu niestety umowa się nie kończy. Poza tym nie wiem, czy on... Chciałby opuszczać Italię, nie? Bo to jest jednak gościu, który odnajduje się tam fantastycznie. Chociaż dla Paryża, no właśnie, dla Paryża e, mogłoby być inaczej, i to jest coś, e, co moim zdaniem jest, jest tą wielką kartą przetargową w naszych w naszych rękach. No dobra, patrzymy tutaj dalej. No nie, chyba jest okej. chyba jest okej, okay. okay, więc e, mamy to wszystko zrobione. Więc e, scouting Bramkarski również trwa, bo <coughs> trzeba przyznać e, i to prawdopodobnie wyjdzie nam na podsumowaniu sezonu, że dupe to nie jest to nie jest ten piłkarz, którego chcemy, nie? że to nie jest ten poziom e, i że najchętniej chcielibyśmy się go pozbyć. Może na przykład do lig D. E, zobaczymy. Będziemy kontrolowali to, kto spada. E, to jest taki odcinek w którym bardzo możliwe, że rozstrzygnie się przyszły sezon. Ja wiem, jak to brzmi, ale po prostu ta praca bardzo możliwe, że pomoże nam na przyszły sezon. I jakby już go sobie możemy tu ustawić. Dries Mertens to był naprawdę fantastyczny podpis, fantastyczny zakup, teraz jak powiedziałem to bardzo dobrze wypada um, Dupe patrzymy przede wszystkim naszego lewego obrońcę, po raz kolejny dobry występ no i trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o niego to tutaj absolutnie e, to była fantastyczna decyzja, żeby temu młodemu chłopakowi ze szkółki zaufać, dać szansę no bo on po prostu e, oddaje, słuchajcie, wygrywamy bardzo ważne zawody, e, więc wydaje mi się że tutaj chłopaki mogą dostać też troszkę wolnego e, bo, no, no umówmy się jesteśmy już utrzymani jesteśmy w fajnej sytuacji, a jest Jesteśmy w takim momencie, w którym też nie ma co się przemotywowywać i zajeżdżać, bo, bo my nie wejdziemy wyżej, w sensie nie dojdziemy tutaj do Europy, no i też nie spadniemy, więc jesteśmy już w takim momencie trochę Bajlanda i zawieszenia, więc warto też tym chłopakom dawać troszkę więcej czasu na, na odpoczynek. Więc tak, Baloganowi kończy się wypożyczenie, Michałowi kończy się wypożyczenie i skorzystać możemy z klauzuli, słuchajcie. Eee, 4900 eee, i mamy tu informację, że zdaniem naszego asystenta nie spełnił on pokładanych eee, nadziei eee, w, w sobie, w sensie w nim, eee, w sensie w tym. W sensie w Michale i zgadzam się z nim, z ra z nim raczej. E, ogólnie też przenieśmy sobie tych juniorów, e, których chcemy przenieść e, i chcemy się pozbyć e, już do składu, żeby można było na nich zarobić pieniądze. E, no i ten bramkarz także jest jednym z tych, na których my chcemy e, po prostu zrobić hajs. Zatem patrzymy sobie na zespół e, i chcemy tutaj tych młodych których dopiero co sprowadziliśmy Od razu dać na listę transferową No bo nie widzimy w nich e, takiego potencjału Jakiego e, byśmy oczekiwali A słuchajcie, no tutaj tych paru młodych sprzedanych To jest bardzo przyzwoity pieniądz na naszym koncie nie? Więc mam nadzieję, że tutaj będziemy w stanie e, Te pieniądze wyjąć Gramy z Monaco e, Ale oczywiście mamy dwóch zawieszonych zawodników Tylko, że przez przypadek Kliknęłem, żeby się samo to zmieniło I się zmieniło no, w sumie zmieniło się tak Jakbyśmy w miarę to zrobili Więc nie możemy mieć tutaj absolutnie pretensji Sar z golem Zobaczcie, ten nasz młody lewy obrońca Jedna z lepszych ocen w obronie w sumie najlepsza z tych, którzy startowali, więc e, naprawdę, nawet gdybyśmy mieli go nie rozwinąć, nawet gdyby tutaj ten potencjał miał, e, miał się nie spełnić jakoś szybko i ten, e, to, to, to nawet teraz zadaniowo wygląda to nieźle. A na pewno występy w podstawowej jedenastce podbijają wartość e, takiego piłkarza. Patrzymy na to, co dzieje się tutaj: e, potrzebujemy pieniędzy, nikogo nie zawiodłeś. Więc taki klasyczny zestaw niezbyt motywujących wypowiedzi dla naszych e, młodych adeptów, z których. Wiemy, że żaden no, nie będzie grał po prostu w podstawowym e, składzie. Marcin Bułka, wiemy jak wygląda i to jest naprawdę interesujący piłkarz. No ale jak na młodego bramkarza e, cena jest taka, jak powinna być, czyli po prostu e, wysoka. Wątpię, żeby oni byli gotowi nam go wypożyczyć, prawda? No niestety, e, i to jest duży ból. E, jeśli chodzi o Majew majeckiego. To nie jest trochę ten poziom, nie? Jeżeli szukamy golkipera, który rzeczywiście miałby nas tutaj e, utrzymać jakoś, to nie jestem przekonany, żeby e, były bramkarz m.in. Legii Warszawa. To, to było to, w sensie... E, takie mam wrażenie. Nie wiem, co będzie dalej, ale chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo mi się tutaj podoba. No powiem szczerze, e, nam nie do końca e, się podobała współpraca z tobą Balogan, no bo zresztą zobaczmy ją sobie w statystykach, e, no bo chciałbym zobaczyć tego naszego napastnika. Zobaczcie, 6 goli, 3 asysty. Średnia ocena nie była zła, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale e, no, no, my oczekujemy więcej. My oczekujemy więcej e, i też... No wiemy, że tego, bramka, tego zawodnika nie bylibyśmy w stanie w żaden sposób pozyskać do siebie. No bo możemy oczywiście tutaj zaproponować kupno. Eee, jedyne, co moglibyśmy zrobić, to zaproponować tutaj Aleksisa Wege. Ale czy Arteta by się na to zgodził? No nie. A my 11 milionów po prostu... Eee, nie mamy. Możemy zaproponować 5, no ale to nie wejdzie w grę. Eee, z pomocników wątpię, żeby ktokolwiek był w stanie Arsenal zainteresować, a my też. Nie chcemy za bardzo pozbywać się tutaj nikogo, kto byłby wartościowy. Wśród napastników jest oczywiście Jillawożija, ale on jest lepszy w kategoriach tej kariery niż Libalogan. Z bocznych obrońców, no to moglibyśmy im oddać tylko tego Francuza, ale nawet ten Francuz i wydane 4 miliony, no to to będzie odmowa, prawda? Więc to jest 11,5. Więc no, no my tak naprawdę no, no nie jesteśmy w stanie dać im tutaj nikogo. Kto by ich w jakikolwiek sposób satysfakcjonował, więc po prostu kończymy negocjacje. Nie stać nas na balogana. Może w przyszłym sezonie będzie, ale szczerze wątpię. A nawet ewentualna sprzedaż Aleksisa Wegi, a przypominam, byłaby to sprzedaż za jedynie 50% jego wartości, też sytuacji nie rozwiązuje. No bo przecież pieniądze dostalibyśmy dopiero w przyszłym oknie transferowym. Dodatkowo przypominam, że do nas będzie przychodził ten włoski napastnik, więc liczę na to. Że tutaj naprawdę będziemy w stanie w jakiś sposób fajny, mimo wszystko zabezpieczyć sobie tę ofensywę. Eee, za mało piłkarzy. No to co? Spence. Tu. I czy już możemy? Szybka symulacja. Dziękuję. Zobaczymy, jak będzie wyglądało spotkanie z Lionem. Przegrywamy 4 do 1. Ciekawy jestem, jak zagrał Koko na tej podwyższonej pozycji. No nie zagrał dobrze. Eee, nie, było to, eee, nie, nie było to udane spotkanie w zasadzie dla nikogo. Ale no nie będziemy się tutaj z tego powodu też jakoś tragicznie zamartwiali, prawda? Więc wiemy, jaka jest sytuacja, wiemy, jak ten sezon wygląda do końca, i tak naprawdę my tutaj więcej spędzamy czasu w biurze dyrektora sportowego, niż skupiając się teraz na tego typu. Na tego typu rzeczach, jak wygrana czy porażka kolejnego meczu ligowego. Mateusz Lis wygląda bardzo dobrze. I ja też pomyślałem sobie o nim troszkę wcześniej, bo wydaje mi się. Że to jest piłkarz ligi francuskiej, prawda? Że on gra w, on gra w truła. E, więc powiem szczerze, no. E, to jest zawodnik naprawdę nas e, potencjalnie interesujący. On do tego truła jest wypożyczony Więc i może do nas byłby wypożyczony, no bo to nie jest... To nie jest głupia opcja, nie? Gdyby nam go dali na wypożyczenie, no to by była fantastyczna opcja. Gdyby Matt Turner mógł do nas przyjść na wypożyczenie w przyszłym sezonie, wątpię. No nic, poczekamy sobie jeszcze, zobaczymy na pozostałych zawodników. Na pewno Liz jest opcją co najmniej interesującą, ale no, no może być bardzo, ale to bardzo ciężko. Dobra, co się dzieje tutaj? Kalum Hudson doje obiektem zainteresowania Kante. Szefowo bardzo chciał wystąpić w ostatnim meczu u siebie. Słuchajcie, no Zagra w tym meczu on i zagrają ogólnie w tym meczu zawodnicy, którzy kończą karierę. No bo mamy tutaj wielu piłkarzy, oni zrobili coś wielkiego wprowadzając to pari FC do, 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 do Ligue To jest ostatni mecz u siebie w tym sezonie. Zatem ja patrzę teraz na, nie na moją karierę, bo kariera Meneza w tym momencie nas nie interesuje. Patrzę na zespół. I zobaczmy sobie, może to wiekiem będzie najprościej. Więc tak, bramkarz musi zagrać, napastnik musi zagrać, lasan musi zagrać, i Kante Okej, okay, du dużo tych nazwisk jest. Więc skład, nie składy, tylko już przechodzimy. Przepraszam, przechodzimy do meczu. I ustawiamy to zatem w ten sposób. Zarządzanie zespołem i tak. Bramkarz. Kantek, gdzie jesteś? Pyk. Manduki też zagra. I la 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 la, la Saint, też zagra. Pyk. W ten sposób panów ustawiamy. Opaskę kapitańską na ten mecz e, dostaje no, kap, e, kapitan były, bo on odejdzie z tego zespołu. Więc jakby tutaj, chociaż czy on odejdzie? Szczerze powiedziawszy, e, nie. Więc opaskę kapitańską dostanie sobie Kantę. E, który się po prostu żegna e, I w ten sposób, słuchajcie, przechodzimy do ostatniego spotkania Gramy ze Stadren e, I ten mecz, przegrywamy 1-2, więc nie najgorzej Jilaworzy strzela gola, patrzymy na oceny e, Jak ta stara gwardia sobie poradziła e, No, 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 no Mand Manduki e, Poradził sobie najlepiej, ale fajne jest to, że chłopaki zagrali nie Chociaż nie patrzyłem na Lasana Może on wypadł lepiej, ale, ale ważne jest to, że zagrali Więc e, na pewno miły, wydaje mi się Był to gest na pożegnanie naszych kapitanów. Więc mamy końcowy raport, jeśli chodzi o lotkę. No ale niestety to nie jest ten poziom, nie? W sensie tutaj absolutnie e, Absolutnie to nam się nie uda. Jest Jan Zomer w Bayernie Monachium. Ale o dobra, on był wcześniej przeniesiony. Trap, tu patrzę, czy może któryś z nich ma e, kończącą się umowę. Niestety tak się e, nie dzieje. Ale na spokojnie, czekamy dalej, bo jeszcze tam jeden raport chyba powinien wpaść. La Croix od razu dostaje propozycję, my ją rzecz jasna akceptujemy, bo jak najszybciej chcemy pozbywać się tych zawodników, no, którzy absolutnie nie będą mieli miejsca w drużynie w przyszłym sezonie, no bo musimy przebudowywać, musimy przebudowywać, nie mamy możliwości zrobić takiej przebudowy, jaką byśmy do końca chcieli, ale, ale to co się da, gdzie, gdzie jesteśmy w stanie szyć, no to, to szyjemy po prostu. No dobra, zatem słuchajcie, yy, czas chyba zrobić to, co bardzo istotne, czyli ocenić naszych zawodników i zobaczyć. Jak to wszystko będzie, jak to wszystko wyglądało w liczbach? No, i też wielu z nich wystawić na listę transferową. Zatem, tak, patrzymy sobie oczywiście pod względem liczby występów i tak. Ciebie nie możemy sprzedać. Ciebie chcemy, ciebie chcemy, ciebie chcemy, ciebie chcemy, ciebie chcemy, ciebie chcemy. Ciebie chcemy. Fajne jest to, że też dużo tych piłkarzy jest już wystawionych, więc już sprzedanych, więc tutaj duże pieniądze powpadają. Ty oczywiście odchodzisz, sprzedajemy, ty. Kończysz karierę. Jeśli chodzi o ciebie, musisz odejść. Jeśli chodzi o ciebie, ty kończysz karierę chyba, ale i tak cię wystawimy. Ty na razie zostajesz. Ty no właśnie nie wiem trochę, co z tobą zrobić, chłopie. Zobaczymy. No, bo też nieźle nam się porozwijał ten zawodnik, no nie? I na to warto zwrócić uwagę. No i tutaj pracuje jako ten defensywny, no ale nadal nie wygląda to dobrze. Koko, zobaczymy, jaka będzie jego przyszłość, bo dla mnie był srogim rozczarowaniem. W sumie przyznam szczerze, już teraz chyba. E, Żebyśmy chcieli go sprzedać, Gori Bardzo mi zależy, żeby został. E, Michał odchodzi e, i nie chcemy go wykupywać. E, Manduki, powiem szczerze, on na razie zostaje, bo jeżeli jest siódemka z przodu, to nie jest najgorzej. Pytanie: co z Maksimem Chulitem? No bo syn legendy e, grał sporo, e, no ale te mecze. No, no nie wyglądały tak, jakbyśmy my tego od niego oczekiwali. Chyba jak on sam by tego od siebie oczekiwał, prawda? I, i przyznam szczerze, no zobaczymy jak to będzie, ale możliwe, że go sprzedamy i że ta przygoda się skończy. E, bo 20 spotkań, 6-20 to nie wyglądało dobrze. Aleksis Vega i to jest moje pytanie, co z nim zrobić? Bo powiem szczerze, 4 gole, 3 asysty. E, wydaje mi się, że... Moglibyśmy się dogadać z jego agentem, że on był tutaj po prostu na, yy, na przetrzymanie, na. Na, na to, żeby, żeby z nami został, ale w tym momencie w wakacje prawdopodobnie się go pozbędziemy. Że tu byliśmy dla niego szansą na wybicie się i pokazanie, zarobimy za niego piętnastaka i będziemy zadowoleni. No bo ja nie widzę w nim lidera i widzę w nim po prostu potencjał na pozyskanie środków. Jordan Lefour to był nasz lewy obrońca, wolałbym go zastąpić, bo ta średnia ocen nie wyglądała dobrze. Balogan, średnia nie najgorsza, ale oczekiwaliśmy więcej. Pepe Matasar, na pewno gigantycznym plusem Naszego zawodnika, wyporczonego, oczywiście, jest to, że no wygląda to wszystko coraz lepiej, jeśli chodzi o cenę ogólną, nie? I do tego SPD też nie będzie dążył już teraz jakoś strasznie dużo, więc to jest plus. Timothy Kołodziejczak. Kurczę, nie wiem czego od takiego gościa oczekiwać, więc stwierdzamy, że nie było najgorzej. Problem jest taki, że mamy dwóch zawodników, na których opierała się gra ofensywna, czyli jest to Gilles, -Gilles i jest to Mertens. Obydwaj zagrali świetny sezon, co prawda Dries troszkę niższe oceny, ale pamiętajmy, to jest 37-letni Piłkarz, i na to niestety musimy zwrócić uwagę. I jeśli chodzi o Gila jego wszystko super, ale boję się, że to jest piłkarz, no, którego będą mogły chcieć nam odebrać e, inne kluby. I przyznam szczerze, po takim sezonie nie wyobrażam sobie, żebyśmy my z nim nie porozmawiali na temat warunków jego pozostania. E, zatem chciałbym <coughs> negocjować przedłużenie jego umowy z wpisaną klauzulą odstępnego i gwarancją kluczowego e, piłkarza. Nie ma problemu, e, chciałbym, żebyśmy przedłużyli jeszcze dwa. Oni chcą bez, no to przedłużymy sobie jeszcze o rok. Super, to jest bardzo ważne, żebyśmy go zabezpieczyli. E, no i zaproponujemy klauzulę, zobaczymy, co im nam powiedzą. Ok, ok. E, 30 to nie jest 10%, nie, to się nie załapie. Ok, ale to jest dobra. Słuchajcie, jeżeli ktoś nam na tyle za niego, ja będę zadowolony. Akceptujemy tę klauzulę, bo ona też nam daje bardzo silną pozycję negocjacyjną. E, I nasza propozycja to jest 2,5 plus 100. Plus, i to jest dla mnie bardzo ważne, żebyś ty powtórzył w przyszłym sezonie wynik z zeszłego sezonu. Więc sporo pieniędzy tutaj w niego wkładamy. Ja zdaję sobie sprawę, ale zabezpieczamy sobie pozycję napastnika, też motywując go na przyszłoroczne rozgrywki. E, więc moim zdaniem jest to naprawdę bardzo istotne. E, patrzymy zatem dalej w statystyki. Mertens, oczywiście, super. E, Dabila, słuchajcie. Fajne jest to, że on się rozwijał, ale na pewno środek obrony będzie potrzebował wsparcia co dopiero prawa strona. No bo stąd odejdzie JIT Spence i to jest duży problem. No bo to był naprawdę dla nas mega jakościowy i wartościowy piłkarz. Jak i te, Fajny rozwój, liczby mogłyby być lepsze ale moim zdaniem naprawdę e, nie mamy też co narzekać na tego zawodnika, e, staramy się, działamy, żeby on wyglądał coraz lepiej, teraz dostaje od nas SPO, żebyśmy poprawili strzały, e, no i na pewno to jest piłkarz, którego bardzo mocno będziemy chcieli e, w swoim klubie zatrzymać. Dalej mamy Maxima Dupé, no i powiem szczerze, no, ta średnia ocena nie jest zła, niby 6 <laughs> czysty kon, ale ja nie czuję po tym chłopaku... No, no nie czuję tego, po prostu em, tego nie czuję. Dodatkowo chciałbym się zastanowić, jak to jest możliwe, że te ma więcej zachowanych czystych kon niż Dupé. E, chyba, że on nie... Albo ni, no nie wiem, w którym... Nie wiem, dziwne to jest, bo wydawało mi się, że on do nas przeszedł przed startem ligi, ale mogę się mylić. Więc słuchajcie, to mamy zrobione. Ja jeszcze patrzę na zadowolenie piłkarzy z kontraktów. Kto jest zadowolony, kto jest niezadowolony. Gori jest niezadowolony. No i on zarabia... No, ciężko mi powiedzieć, co z nim zrobimy. Luis jest yy, zadowolony. Vega jest zadowolony cały czas. Yy, Mertens zadowolony. Sar, no to nie jest nasz problem. i T. Na razie zostawimy go na tym kontrakcie. Koko zadowolony. Lassam nas nie interesuje. Zadowolony. Dabila niezadowolony. No, on jest na wysokim kontrakcie. Jak na nasze możliwości oczywiście. Ok, Kult niezadowolony. Kanten nas nie interesuje. Ten ziomeczek nas nie interesuje. Yy, Lefort. Yy, no. Okej, okay, czyli nie jest źle z tymi kontraktami W sensie, oczywiście mogłoby być lepiej, ale Ale tragedii nie ma, dobra Lecimy dalej, bo tam jeszcze jakieś raporty Odnośnie e, w, w, Bramkarzy chyba się zdarzą e, Dobrze się zgadzamy Dobrze się zgadzamy, panowie e, Więc spoko, czekamy dalej na Na to, co tutaj będzie, bo jeszcze coś się tu Powinno wydarzyć w moim odczuciu Bo jeszcze moim zdaniem kogoś skautujemy. okej okay. Zatrzymałem symulację Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Wiadomości: ta odwołana z Kataru, no nie, no to jest naprawdę dramat, że nie będziemy prowadzili tej reprezentacji. Natomiast ja bym chciał jeszcze zobaczyć sobie z tej naszej wytycznej raporty, żebyśmy tutaj nikogo przez przypadek nie pominęli. Więc, czy, są, czy jest tutaj ktoś, komu kończy się umowa? No, niestety nie. Patrzymy na obrońców. No, na Lisa Jamesa patrzeć nie będę. No, ja zdaję sobie sprawę też, że my jesteśmy w takim momencie, że patrzymy tutaj na e, gwiazdy światowego formatu. Ale liczę, że jakimś cudem znajdziemy może jakiegoś emeryta, któremu kończyłaby się umowa. Wiecie, jak jest. Może wśród pomocników znajdzie się tutaj ktoś ciekawy. Riksenowi niestety nie wygasa kontrakt. E, Royce przeszedł do Liverpoolu, to ciekawe. Sabicer e, nas nie interesuje. Parejo. Uribe podpisał kontrakt. Fajnie, że jest w Portugalii, bo on zresztą grał chyba w Porto, prawda? Więc e, ma to sens. Patrzymy, co dzieje się tutaj. Mario Goetze. Berchius, no niestety. Engolo Conte, no to to jest... Mamy chrapkę na niego, ale tutaj finansowo to się raczej nie uda, jeśli chodzi o zawodników ofensywnych, co Kramaric. E, niestety nie. Ha, e, znaczy ten... Watford go kupi, serio? Szkoda. E, Lakazema jeszcze kontrakt. Schodzimy niżej. No, oczywiście, Firmino jest bez pracy. Bardzo możliwe, że w wakacje będziemy się do niego odzywali. No, chyba że zrobimy to teraz. No, bo jesteśmy jeszcze na tych 10%, nie? 3 miliony bonusu. Słuchajcie, zaproponujmy mu podpisanie. Zaproponujmy mu podpisanie. Zobaczymy, czy Bobby Firmino będzie w stanie do nas przyjść. Kluczowy piłkarz. Dwuletni kontrakt. Super brak klauzuli odstępnego, super. Okej, okay, mamy o czym rozmawiać, słuchajcie, mamy o czym rozmawiać z Bobiem Firmino, bo dajemy mu propozycję na poziomie 20, 3 i bez tej premii. Uważam, że to on może się zgodzić. Nie zgodzi się tutaj. Kontroferta, zmień, 2 5, 3. <laughs> Co wy na to? No i to jest problem. Eee, nie rośnie nam napięcie. To jest bardzo ciekawe. 2, 7,5, 3. Chyba z jego agentką nie rozumiemy się, w którym e, miejscu zmierzamy, jeśli chodzi o, o, o strukturę płac. Bo oni ciągle podnoszą tygodniówkę i zmniejszają bonus, a nam na tym zupełnie nie zależy. E, mam wrażenie też, że coś jest dziwnego, że to napięcie nie rośnie, nie? E, to negocjacyjne. Dobra, proponujemy naszą ostateczną propozycję. 3,5, 2,900... No i oni się nie zgadzają. Przykro mi. Kończymy na razie w takim razie negocjacje. E, zobaczymy, jak to będzie po e, rozpoczęciu, jakby, e, nowego sezonu. E, no, wiem, że tam też na liście jest ten Malkui, e, ale z nim poczekamy, bo nuż okaże się, że zaraz jakiś nowy piłkarz e, będzie wolny. Tak więc słuchajcie, to był naprawdę fenomenalny sezon. To był naprawdę fenomenalny sezon i e, mamy, mamy tylko jeden problem, no, bo. Bo to był wynik, który powtórzyć będzie arcy trudno, bo wcale zadanie na przyszłe rozgrywki nie będzie prostsze e, jeśli chodzi o kadrę. No bo zaraz tracimy tutaj paru zawodników, więc tutaj znów będziemy musieli mocno, ale to bardzo mocno powalczyć o wypożyczenia, wolne transfery i tak dalej, i tak dalej. No i rozpoczyna się nowy sezon od odejścia jednego z naszych podopiecznych. Eee, no nie wiem nawet kto to był. Wiem za to, że tutaj chcielibyśmy się zmierzyć oczywiście z jak najprostszymi rywalami. Prostych nie ma, ale to angielskie tournée wygląda w miarę kusząco. Zobaczmy, co dzieje się tutaj. Rynek transferowy, i tak dalej. No, zaraz to wszystko zobaczymy, tak naprawdę, po, po pierwszym treningu, nie? Bo to jest ważne, żebyśmy tutaj pierwszy ten dzień treningowy zrobili. Widzę, że dwa treningi są tu jeszcze nie zrobione, to jest bardzo ciekawe, żeby wszystkie te informacje nam się tutaj. Zresetowały, no bo oczywiście odejdzie Spence, odejdą, odejdą inni, przyjdą też piłkarze, więc ważne jest to, żebyśmy teraz sobie wszystko obadali. Więc tak, mamy 19 milionów na transfery. To są fajne środki. One oczywiście zawierają też już w sobie wszystkich tych piłkarzy, których sprowadziliśmy, prawda? Więc to jest spoko. Chciałbym zobaczyć, sprzedaliśmy. Chciałbym zobaczyć, czy dołączył do nas nasz wypożyczony piłkarz. Jest Kolombo. Piękna sprawa. E, no bo to sprawia, że ta ofensywa wygląda pod tym względem tutaj naprawdę okej, okay. No ale słuchajcie, my nadal nie mamy e, tak e, patrząc realiami e, ultimate'owymi złotego składu, prawda? Więc tutaj bardzo, ale to bardzo mocno e, musimy się teraz skupić na tym, żeby e, poprawić przede wszystkim szeregi. Defensywne, żeby poprawić także bramkę, bo ta nie wygląda moim zdaniem dobrze. E, zobaczmy sobie jedną rzecz, a mianowicie, Dupé, czy ty masz jakieś cechy, chłopaku? Masz jedną cechę, ale przede wszystkim masz ostatni rok kontraktu i moim zdaniem w związku z tym e, będziemy chcieli, będziemy chcieli cię sprzedać, żeby zarobić za ciebie jeszcze coś, e, co możemy wyjąć. Zatem, skoro, skoro tak działamy, skoro tak robimy. No to chcemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie kogoś sprowadzić. Niestety nie. Niestety nie. No tutaj to, to, to wiadomo. Znaczy no, ten list nas interesuje. Przyznam szczerze, średnio w sensie to nie jest. Tak dobry zawodnik, jakiego byśmy chcieli. Daniele Rugani natomiast. No to jest piłkarz, po którego uważam, że powinniśmy pójść. Eee, tu jednak będziemy musieli zapłacić za niego 3 miliony. Zobaczymy, jak to wpłynie eee, na jego podejście do nas. Daniele, kluczowy piłkarz, nie ma problemu. Eee, więc tak, 5 lat Ci dajemy, zobaczymy, co on chce. 3 lata, super. Eee, to mi się podoba. Brak klauzuli, super. Jesteśmy naprawdę blisko, wydaje się, porozumienia, tylko tak. To usuwamy, zmieniamy bonus Chciałbym, żeby tu była struktura 2, 5 3 W sumie nawet, powiem szczerze, możemy spróbować tutaj Z dwójką, taką flady dwójką Z przodu, co wy na to? I oni się zgadzają Uważam, że to spoko A ja dałem za dużo mu pieniędzy Przecież my jesteśmy tu nie na jednej Gdzie jest mój zeszyt? Na jednej trzeciej czy na dwudziestu powinniśmy być? Stop, Stop Szybki powrót Szybki, szybki kłopoty menadżera. Na 20% mieliśmy być. Dałem mu o milion za dużo. No nic. I tak pozyskujemy na tyle dobrego zawodnika, słuchajcie. E, że absolutnie nie możemy, nie możemy tutaj narzekać, bo to jest świetny zawodnik podstawy jedenastki, więc. E, danie mu tutaj za dużo to nie jest. E, to nie jest problem. No a zobaczcie, pyk, pyk, pyk. E, no i on tak naprawdę. No, wskakuje nam tutaj, nie? To jest prawonożny środkowy obrońca, ale możliwość wykluczenia z jedenastki kołodziejczaka dla nas to jest duży plus. Jedyny problem, że nie spojrzałem troszeczkę, kto spadł na, od nas z ligi. A tym zajmiemy się za chwilę. Ja chciałbym jeszcze sprawdzić to centrum transferowe, czy mamy tutaj może jeszcze kogoś e, bez klubu, no bo to jest dosyć istotne. Z takich piłkarzy. Że którzy nas interesują, jest Kalum Hudson doi, słuchajcie. Oczywiście Ilka Gendogan tak samo jest, ale z, z nim nie chcemy rozmawiać, bo tutaj nie ma opcji. Ale. Ale Kalum Hatsu Doi. No to by było coś, nie? Młody do Paryża na odbudowę. To brzmi naprawdę dobrze. Choć rzecz jasna, no to, to nie jest transfer darmowy, nie? W sensie to jest transfer za 6 milionów. Yy, no, ale uważam nadal, że 6 milionów tutaj. To nie jest. To nie jest zły pieniądz, nie? No. No, Karum Hudson, u nas byłby gwiazdą, słuchajcie. Jak on wygląda, jeśli chodzi o, o, o obronę. No nie ma tej obrony no czyli my z niego zrobilibyśmy skrzydłowego no chyba tak nie w sensie tutaj problem jest ze strzałem i wykończeniem proszę. chociaż wykończenie nie jest najgorsze on teoretycznie może być SPO. po no taki Kalum Hatsonodoi, doi no to jest duża szansa i, nadziei, i dla tej drużyny nie Vega tu Kalum Hudson no doi wtedy tu owerolowo spadamy ale rosną finanse które wtedy wkładamy tu no i to mi się podoba no to co, chcemy sprzedać Wege, chcemy sprzedać Wege, to jest podstawowy nasz, to jest podstawowy nasz cel, on oczywiście, on oczywiście odejdzie za niemałe pieniądze, bo my chcemy, żeby on odszedł za, znaczy on odejdzie za stosunkowo małe pieniądze, ale dla nas niemałe. Bo 15 milionów, no to to nie jest yy, wielki pieniądz dla świata. Chyba, że czekajcie, bo ja go mam sprzedać za połowę wartości, a ja tu ciągle mówię 15 milionów, a on może mieć wyższą wartość. Ja tu mogę, wiecie, gadać głupoty trochę. Yy, no nie, no to jest tam 17 milionów będziemy za niego brali. Tak za zaokrągleniu, lekko w górę, to sobie odbierzemy to, co tam yy, za ruganiego straciłem, nie? Yy, no dobra, robimy treningi. No, i słuchajcie, musimy spojrzeć też na tych wolnych zawodników, bo ja tutaj dosyć szybko sobie poszedłem dalej. A musimy to sprawdzić. Musimy sprawdzić sobie wolnych zawodników i zobaczymy, kto tutaj będzie. Czy będzie ktoś ciekawy? Patrzę bez narodowości, i to raczej jest głupie, więc zobaczmy sobie najpierw. No, nie wiem, czy to jest najlepsza narodowość dla bramkarzy, ale zobaczmy, a <laughs> mianowicie, no, Francuzów. Wiem, kogo ja bym chciał zobaczyć sobie przede wszystkim. Lokąt jest. Ok. Ok. Problem jest tylko z lokątem taki, że ja nie mam pojęcia, ile chłop kosztuje. Eee, a to jest niezły bramkarz, ale ja mam innego bramkarza w głowie. Mam innego bramkarza w głowie, bo to może być super opcja. Mianowicie, eee, by on. U, nie, by, o, n, -y, o, u, nie, by, o, n, -y, u, boże, wiecie o kogo mi chodzi, nie? O, jeez, bo, u, o, nie, jak to się pisze, dramat dyslektyka, by, o, u, by, o, u, n, jest, dobra, 33 lata też i niestety nie jest wolny, szkoda, gdyby był wolny... No to byśmy go sprowadzili tutaj, ale niestety to się, to się nam nie uda. Zastanawiam się jeszcze nad e, wolnymi zawodnikami. Jak to sprawdzić po jakichś fajnych narodowościach? Nie, no ale. E, ale może być tutaj ciężko trochę, nie? E, jeszcze ja się zastanawiam nad Nawasem. No bo ja wiem, że on jest, słuchajcie, z, z tego, z, z Parisa, ale on. A, bo ja go przeniosłem tutaj, dobrze. Ja go przeniosłem definitywnie. Szkoda, no bo by wtedy został w Paryżu sobie, e, miałoby to sens. No dobra, ale słuchajcie, a propos zobaczmy sobie Paris Saint Germain, bo tam przecież jest chyba, e, no zobaczmy kto jest drugim bramkarzem Paris Saint Germain, bo tam może być jakaś historia ciekawa. Donnarumma, tu nie powinien być e, Ario, ha? Huh? Mm, nie powinien być. To kto był drugim bramkarzem tam w Paris Saint Germain? Czekajcie, no bo to, to muszę sprawdzić. E... Kto był drugim golkiperem w Paris Saint-Germain? E... Sprawdzam sobie na Sofifie składy, no bo liczę, że one będą tutaj, e... że one będą tutaj najbardziej aktualne, nie patrzę oczywiście na żadne potencjały i tak dalej. Sergio Rico był ok. No Sergio Rico jest pomysłem. Eee, Sergio Rico jest pomysłem. Zobaczmy sobie. Sy, R G. -I o. Rico. Eee, 30-letni bramkarz. Gra w Wolfsburg, ok. Eee, bo ten Lokom nie jest zły. Jakby tutaj nie zrozumcie mnie źle. Ten Lokom jest jak najbardziej fajnym gołkiperem, ale eee, wydaje mi się, że. Kurczę, troszeczkę, troszeczkę ten wiek tutaj może stać na drodze, nie? Patrzę, czy tu nie pomijam żadnego bramkarza. <laughs> e, ale tu na razie nie. E, to może być niezły bramkarz, ale no tak samo, 33 lata. Ja bym chciał takie 30 lat. To by było optymalnie, prawda? E, Christian Ortiz, no nie, bo to, to już jest tak regionowo trochę. E, Okej okay. Zub, e, Andoni, e, Zubira. E, zubi, Zubire? Zubiare? E, sprawdźmy go sobie. Sprawdźmy go sobie, bo on może być. On może być ciekawy. Nie ma cechy żadnej. E, zakładam, że to jest w ogóle bask. Zobaczmy go sobie. Lokont jest super ciekawy. Lokont jest super ciekawy, i wiemy, że to jest dobry overall. Ale mm, no, powiem szczerze, no, no nie jestem przekonany, nie? Naprawdę nie jestem przekonany do tego wieku, po prostu. I to jest to, co mi troszeczkę nie pasuje. No, osobiście najchętniej to bym w ogóle wypożyczył bramkarza, ale no to też nie jest łatwa sprawa, żeby znaleźć bramkarza na poziomie którego ktoś chciałby wypożyczyć, prawda? Możemy sobie jeszcze zobaczyć wśród portugalczyków, no bo to jest taka nacja, gdzie tych piłkarzy po prostu jest dużo, więc może trafić się jakiś taki naprawdę ciekawy golkiper. Zobaczmy sobie tego João Oliveira, bo on jest młody, i to jest powód dla którego jestem nim zainteresowany wśród portugalczyków. Zobaczmy sobie jeszcze kurcze jak. Kto może być ciekawy? No, Francuzów patrzyliśmy. E, może niemiecki golkiper? E, zobaczmy to sobie. E, czy jest tutaj ktoś taki, kogo byśmy zobaczyli od razu powiedzieli sobie, wow, jego chcę, nie? Bo to by... Na czymś takim nam zależy, nie? Żebyśmy tutaj też sprowadzali zawodników, e, no, którzy są e, nazwiskami, prawda? No, ale niestety tutaj nikogo takiego w tym momencie... Nie widzę. No dobra, ale paru, paru, paru bramkarzy mamy. Zatem ja chciałbym sobie jednak e, wrócić tutaj do e, dowolnej do pozycji, jednak do narodowości francuskiej e, i zobaczymy sobie wolnych piłkarzy z Francji. Czy nie będzie tutaj może kogoś, e, kogo chcielibyśmy do siebie sprowadzić? Więc patrzymy na zawodników ofensywnych. E, czy jest tutaj ktoś? Jeśli chodzi o znane nazwisko, kto by nam się tu rzucał w oczy? Jeśli chodzi o ofensywę, no nie ma. Pomoc. Yy... No na razie nie widzę, chociaż to może być dobry pomocnik. To może być bardzo dobry pomocnik. Zobaczmy go sobie. Yy... Claude Maurice jest. Ok. Claude Maurice i Francisco Kleon. Słuchajcie, patrzymy na naprawdę dwóch zawodników, którzy mogą stanowić o sile tej drużyny. I mogą być tutaj naprawdę e, gigantycznym wsparciem. Ty, kontrola piłki, dribbling. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. To mi się podoba. Więc tutaj na pewno e, dużo tych wolnych zawodników będziemy brali pod uwagę. Mm, no bo głupi bylibyśmy. Gdybyśmy tego nie robili po prostu no e, jesteśmy tak skonstruowanym zespołem w takich warunkach że tutaj z tych wolnych piłkarzy po prostu muszę czerpać opierać to e, na tych bonusach e, o których rozmawialiśmy i e, na tych procentach i, i liczyć na to e, że będziemy w stanie głównie na razie na wolnych kontraktach e, w stanie tych zawodników ciekawych do nas e, sprowadzić patrzę co się tutaj jeszcze dzieje Mamadus Sako byłby ciekawy, bo to jest chłopak z Paryża, nie? wiek i overall. Do, zostawię go sobie na wszelki wypadek, no bo jak sobie myślę o Sako i kołodziejczaku, no to Sako w tym sezonie może być dla nas Germain Roussillon. Okej, okej. Słuchajcie, paru naprawdę dużych zawodników tutaj mamy, ale my musimy znać wartości. To jest dodatkowe utrudnienie przy tych wolnych zawodnikach, że my wiemy, że wielu z nich to są kozaki, i że to są piłkarze, których naprawdę byśmy chcieli w drużynie. Ale to nie jest takie bezmyślne kupowanie tych wolnych zawodników, no tylko e, sami widzicie, ten zaciąg będzie nam potrzebny, a to kogo ściągniemy, o tym wszystkim przekonacie w kolejnym odcinku. Za dziś wielkie dzięki.